Zatrzymując się jeszcze przy Xavierze, chyba wszyscy pamiętamy program Jestem, jaki jestem, gdzie Xavier pojawiał się jako jeszcze takie niemowlę. Czy oglądał kiedyś z Wami może ten program, czy raczej nie wracacie do tego czasu? Oglądał. Jakoś chyba przypadkiem, bo nie zasiadamy, wiesz, przy stole wigilijnym i nie odpalamy. Puch, może jestem, jaki jestem. Nie. Widziałam ostatnio fragmenty na YouTubie. Mówię, aż przyjemnie było wrócić do tych czasów. No właśnie, on też gdzieś tam wygrzebał. Chyba ojciec mu też pokazywał. My w ogóle jesteśmy taką rodziną, która ma chyba spory dystans do siebie, do tego, co się dzieje, więc Xavier też się zaśmiewał z jakichś takich momentów. Natomiast, no, nie zasiadamy, nie oglądamy. Gdzieś tam mi mówił, że widział Jestem, jaki jestem i że to było szaleństwo. Ja mówię, no Xavier, tak, tak, twoi rodzice są szaleni. Tak jak ja powiedziałam Ci, dla mnie miło jest wracać do tamtych czasów, bo mi się to kojarzy z taką beztroską, kiedy wszyscy siedzieliśmy w domu przed telewizorem i gdzieś tam podziwialiśmy Wasze życie, a zastanawiam się, jak Wy na to patrzycie z perspektywy czasu. Oczywiście tutaj odpowiadasz za siebie. No tak. Ja bardzo miło w sumie wspominam tamten czas, bo on był naprawdę bardzo kolorowy. Trochę inaczej miałam w głowie, bo wydawało mi się, że nie ma rzeczy dla mnie niemożliwych, że jeśli czegoś pragnę, to po prostu spełnię. I nie zakładałam, że może się nie udać. I to było takie w sumie bardzo przyjemne. Natomiast no, my żyliśmy z taką prędkością. Każdy dzień po prostu zamykasz oczy, otwierasz, znowu weekend, więc jakby te dni uciekały i ja też wspominając różne sytuacje, też nie wszystko pamiętam. To naprawdę była istna jazda bez trzymanki. No i żyliśmy w takim bardzo otwartym domu, bardzo dużo ludzi się przez ten dom przewijało. Ja już nawet nie wiedziałam, kto z nami mieszka, kto nie, więc to było trochę szalone. Natomiast no, było kolorowe, fajne. Fajne, no po prostu. Przyjemne.